Siemka, witam wszystkich w drugiej części odcinka któregoś tam Let's Play Dungeon Keeper 2. Oczywiście drinki leją się w naszym kasynie. Ale ja tu rozprzestrzeniłem moje terytorium dookoła wrogów. Tak, na przykład tutaj była znajdźka. No i widzicie, mam opakowane właściwie ich lochy. Loch Fausta i loch Fabiusa. Chyba tak ich nazwałem, nie? Po lewej był Fausta, po prawej Fabius. Tak, wszystko jest tutaj przekopane. Tutaj są pułapki ogniste. Właśnie, zapomniałem o tym powiedzieć. Pułapka ogniowa. Ona działa tak jak Inferno, zaklęcie, które też jest nowe, chyba. Ale tak. Po prostu rozprzestrzenia to ogień dookoła, taki wybuch ognia. Jeszcze nie pamiętam dokładnie, jak to działa, ale po prostu dość mocna pułapka. Nawala tak dookoła. O, nie mają kasy. To jest bez sensu, nie? Oni tu mają klejnoty. Nie mają klejnotów. Ci drudzy mają klejnoty, ci mają tylko trochę many, ale dobra. No, popatrzmy. Inferno, znaczy pułapka ogniowa działa dokładnie tak samo jak czar Inferno, czyli... No właśnie tak. Takie pierdolnięcie małe. Co najlepsze, to rani także naszych, więc polecam ostrożność. No i to jest chyba jedyne zaklęcie, które ma limit czasowy, jak na razie przynajmniej. Widzicie, posuwa się po malutku paseczek dookoła, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. No i co? Jak się oczywiście, jak się załaduje, można użyć jeszcze raz. Przekonwertowałem tego rycerza i dwóch gwardzistów. Wszyscy... Jeden gwardzista jest na 7, rycerz i drugi gwardzista są na 8 poziomie. Lubią sobie tutaj popić trochę w kasynie. No i cóż, na początku weźmiemy się za tych bohaterów. Tutaj weźmiemy chyba. A, dobra, straszna to. Polski, polski, polski. Ile można polskim gadać? I z miejsca dziękuję Barankowi. Pierwsza część tego odcinka była nagrana dość wcześnie, nie wiem, tydzień temu, ale po prostu nie miałem siły nagrywać drugiej części. I dlatego pierwsza część... W pierwszej części nic nie gadałem o jakieś podziękowania czy coś. I wielkie dzięki Barankowi za jego piękny wierszek dotyczący Spyro odcinka 26, jego smoczego dechu, ogniska, posałunku wróżki i jakichś dziwów czy coś, nie pamiętam. I mam nadzieję, że pod którymś jakimś tam odcinkiem Baranek napisze mi zacne haiku, bo ja lubię haiku. Już zero rymów, a bezsensowne, ale bardzo ładnie wyglądają. No więc pozdro Baranek, mam nadzieję, że szybko wrócisz do CTR, może już wróciłeś. Ale mam po prostu nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Nieważne jak bez sensu gadam, ja już zaczynam się skupiać na Tanjonie. Tak, to są królewscy gwardziści, oni są dość silni. I teraz pod ich kierownictwem zaczynamy... Hej, chodź tu, chodź. Zaczynamy rozpiździel z bohaterami. Ej, ale chocholiku, wracaj! Gwardziści są dość silni, no i lojalni oczywiście. O, widzicie? Dobrze są. Mają fajne zbroje. I uwaga, teraz zacznie się... Tu były jakieś pułapki? Chyba nie. Ale za to pułapka jest pod postacią całego pieprzonego wojska, pieprzonych dobrych bohaterów. Mam nadzieję, że wszyscy nasi przeżyją. Ej, ale wiesz co? Uciekaj. Jak masz zginąć, to uciekaj stamtąd. Oni są silni jak diabli. I już muzyka fajna się zaczęła. Mnich! Trzeba mnicha zabić. Ała. Ała, ała, aż mi okran za... ała, wszystko jest czerwone! Czerwone, oni mnie biją! Zabili moich gwardzistów! Ja pierdziu, jak ich zmarnowałem, jaka rzeźnia! Nie wiem, czy to widzieliście, czy filtr to przepuści, ale... Ten rycerz właściwie cały czas widział na czerwono. Ale nas zatłukli. Nie spodziewałem się, myślałem, że są silni... Aha, no tak. To jest dobry rycerz. Czarny rycerz nie dałby się tak rozwalić, ani umroku. Nie uda mi się wezwać ani jednego, ani drugiego, może jeszcze są zablokowani czy coś w tym stylu. Ale cóż. Tak bywa, nie? Mam tutaj i świątynię, w której modlą się szkielety głównie. No tak, bo szkielety same nic nie robią, nie potrzebują żadnego skarbca ani nic, więc... Najłatwiej je wrzucić po prostu do świątyni, jak już mają po czwartym poziomie. To jest arena, arenie też nie udało się przyzwać rycerza. O, właśnie. Jeszcze żaden chochlik nie zginął, niemożliwe. Ale chochliki, zbierajcie zwłoki naszych, co? No tak, one będą kasę oddawać. Głupki, 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 uciekać. O Boże, no jeden zginął oczywiście. Kur... dwa już. Aha, ja nie mam więzienia. Ale co, mam cmentarz, może będzie jakiś wampir po drodze. Może i pierwszy poziom, ale tak czy siak będzie fajnie. Uleczenie, mana, uleczenie. Dobra, smolić. Żebym nie zapomniał o tych znajdźkach, nie? Kończę!
Co wy robicie, głupki? Nie, po prostu tak mi się zlagowało, że oni byli nieszczęśliwi, chcieli uciec z lochu, ja dałem uszczęśliwienie stworów. I oni dalej mają tą ikonę wyjścia z mojego lochu nad głową, więc nie wiem, o co w tym chodzi, ale... Zabierz je sam? Chyba nie. Przecież są ładne, nie tak jak elfki mrok. Chociaż te rysy twarzy też mnie trochę przerażają. No, brawo, grubciu! Idziemy na górę? Nie da się. Ja słyszę wróżki! To takie dobra, srać. No i co, rozwaliliśmy tych bohaterów. Trzeba tutaj... Nie wiem, czy będzie jeszcze jedna porcja bohaterów, ale... O, tu są pewnie jakieś wróżki. Ciekawe, co tu jest. Bardzo mnie to ciekawi. Bardzo mnie to ciekawi. Bardzo, bardzo. No, ale te zwłoki możecie zbierać, co? No właśnie, zbierać te zwłoki. Na razie nie kopią... Bo wiecie, jak zrzucimy chochlika, który ma pełny wór złota na skarby, no to on poleci jako wszelki priorytet oddać te złoto do skrzyni, więc... To jest bez sensu. Nasz stwór zdycha. Zrzucamy chochlika, a chochlik idzie złoto oddać. A, jest znowu trochę laguje. O, pieprzeć. Tak, rozkopiemy to wszystko. Ja lubię rozkopiewać, jak wiecie. No, już nie laguje. Ruchy. Ile tych chochlików jest, a oni nic nie robią, no. O, cmentarzysko za małe. Niemożliwe. Dobra. Jeszcze trochę miejsc. Właśnie, kurnik mam taki i co chwilę żarcia brakuje. To też jest trochę niemożliwe i głupie. I wampira mamy, yeah! To, zwłoki! Nie zło, tylko zwłoki, głupku! No właśnie. Kopcie tutaj też od razu. Właśnie, będzie można od razu zniszczyć te wejście bohaterów, czy nie? Na razie chyba nie, z tego co widzę. Aha, i co tu jest? O, super! Chodź. O no nie, nie fuchliki, wy głupie! Tak bicie dzieci! Powaliło? Yeah! Ale będzie rozpierdol. Yeah! Chodźcie! Chodźcie, panie! Yeah! Moje uszy. Wszędzie zgrzytajny. Spyro wycałował wróżki, to teraz rycerz, no chodź. Nadstaw się, no. Dawaj. Oj, daj pieska. I yeah, ile ich tu leży. If you know what I mean. Ale one uciekają, no. Ach, te skąpe odzienia. To będzie teraz tak zgrzytać, aż wszystkie zginą, tylko te drzwi? To nie nasze drzwi, nie? Jest tam kto? No super, świątynia, ja kasę tam marnowałem na świątynię, co tu jest? Aha, wnęka jakaś. Bez sensu, bo bez aniołów w środku, co to ma w ogóle być? I dlatego, moje drogie dzieci, nie kopcie na wschód, bo na pewno zginiecie. No, jest tutaj jeszcze coś? Chyba nie ma. Szkoda. Myślałem, że jakiś znajdź, ja tu jakieś gówniana świątynia. Świątynię też sobie dawno zbudowałem. A to jest już zajęte, czy nie? Chyba nie. No nie, nie jest zajęte. To niebezpieczne jest, dość. Dobra, ja tą kasę pozbieram, bierzcie zwłoki. No. I jest dobrze, mamy w cholerę kasy, to jeszcze się sprzeda, będzie jeszcze więcej kasy. Wróżki dalej mi tutaj zgrzytają nad uchem, co mnie jeszcze bardziej wkurza. No, przestały. Chyba, tak. No i cóż, mamy świątynię. I teraz oczywiście, kurde, no to szkoda mi tych gwardzistów, zginęli, po prostu zginęli. A przynajmniej w boju, nie ma tak, że zginęli z nudów. No wreszcie. Bez sensu, był szczęśliwy, był na żarty, miał kasę, a poszedł sobie. A wiesz, co tu robicie? A dobra, kij. Tak już, właśnie to nie mówiłem. Chciałem zrobić odcinek informacyjny, ale... Wszystko się popieprzyło, Julit znowu się zdesynchronizował z tym. Znaczy znowu. Było tak, że ja nakręcam i rozsynchronizowanie audiowizualne. Dopasowałem na początku tak zawsze, jak na przykład w Spyro to robię, że buch, buch, zionięcie, zionięcie, zionięcie i staram się po prostu synchronizować tak, że Spyro zieje wtedy, kiedy ja mówię zionięcie, potem po prostu gadam na miejscu. Tak samo z Dungeonem robię na przykład, że end. I dopiero wtedy gadam tak, żebym gadał adekwatnie do tego, co się dzieje na ekranie, ale wy tu. No właśnie. To ja gadałem o synchronizacji, tak. No i właśnie tak się złożyło, że jak w Julidzie to w Julidzie nagrałem, w Audacity nagrałem dźwięk i złożyłem to, było takie, że robiłem synchronizację. Laptop, dobra, spoko. Ale 5 minut później to, co gadałem, no takie coś, gadam, kończę gadać i jeszcze ruszam gębą. Po prostu gadam szybciej niż pokazuję, niż moja gęba się rusza. To jest... Znowu? Aha, to u nich ktoś wygrał. Gdzie jest kasyno? Nikt nie tańczy, ale bez sensu.
Dobra, no po prostu gadam szybciej niż ruszam gębą. Chwila. Dobra, ja jestem z powrotem i jedziemy dalej z tym koksem. Och, dobra, wezwano mnie w bardzo ważnej sprawie, ale już... Ej, no powaliło was. Aha, dobra, więc nowy. Nowy? Czemu nowy? Już było max potworów. Spadaj stąd. O, właśnie. O, przyjęli naszą ofiarę. Znaliście to już? A tu co? Można było tędy tu dojść? O Boże. To jest nieuczciwe. Bardzo nieuczciwe. Ale dobra. Zajmujemy się teraz już napadem na tych. Bez Bogu ducha winnych, żółtych i zielonych. O, troll. Nie, goblin. Masz, dam ci jeszcze więcej niż byś chciał. Cieszysz się, co? Masz 50 wypłat, czy ileś tam, ale dobra. Więc rozwalimy to tutaj, i tutaj, i tutaj. Hehe, będzie jazda. Jak wszystkie te pułapki zaczną odpalać. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Gdzie walczyli tak w ogóle? A, tutaj, no to wiem. I się zaczyna. O, tak wyglądają pułapki te. Ogniste. Dubna hita, duuu. Wampiry, który poziom? Drugi. Trochę mały. Ach, dobra, mniejsza. A wy co robicie? Nie złoto, tylko to. No właśnie. Ale rozpierdziel, ognisty rozpierdziel, kocham to. Ach, ogień to naprawdę dobry żywioł. Dobra, tym razem idziemy rycerzem i trzema wampirami. Będzie też mały rozpierdziel. Raz, dwa, trzy. Chodź. Chodź, kubku. A dobra, staraj się. Aha, nie da się jej zabić. No i weź, ósmy poziom i na hita nie potrafisz drzwi drewnianych ściągnąć. O, gościu wygrał te. Gościu wygrał w kasynie i nie może iść po wypłatę. Przykro mi, stary. No zobaczcie, głupki. Dalej tu stoi. Co jest, ewakuujesz się? Czy nie, ewakuować to jest zupełnie co innego. Alienujesz się? Spadaj! Zaczcie, drzwi na mnie zamknęły. Mam jakieś pecha zdanie do tego. Dobra, no chodź. Jaki bezsens! Drewniane drzwi na źródle many. Ale biegnie, patrzcie jak biegnie, czekajcie. 10, 9, 8. Jeszcze biegnie. Dobra, zdychaj, stary. Szkoda mi cię, więc zdychaj. Uciekaj, no teraz uciekniesz. Pań teraz stinkta, extincta. Zdychasz. Ach, chwilę do odcinka, już na końcu widzieliśmy te przyłbice rycerza na bokach. Nic tu nie ma. Zdychaj. O, padła. I wszędzie pióra kurczaków. Haha, dokładnie. Ah, ojej, naprawdę? Wow. On jest taki słaby, Boże. Mają tutaj klejnoty, to czemu ich potworki były biedne? A, ale głupki. Już on jest silniejszy od ciebie. Wampir od rycerza jest silniejszy, no co za... Chory bezsens. Dobra, rozwalimy jeszcze to. Jeszcze jeden wampir, ale spoko. Mamy dużo wampirów, widzę. Ała, rozstrzelanie widzę też. Dużo rzeczy widzę. Oj tam. Dobra, ja wiem, że wampir nie może przejść przez wodę. Pamiętam dobrze. A, torture sororcie, dawaj mi to. Gdzie jest ich serce, lochu? Zbudziłem! Tu mapa jest potrzebna jakaś. O, pewnie tutaj. Oj tam, to jest moje nawet. Nie dbam o to. No, co to za rozpaliwanie, lochu? Za debil to planował. Projektował. A ci co? Goście. Chyba cię powaliło ostro. Ale ósmy poziom rycerz nie potrafi zabić damy na czwartym poziomie na hita. No to jest beznadzieja. O Boże, i wali temu na hita. Nie, on jest żałosny naprawdę. Zdychaj. Ty też. O, teraz mu na dwa walną. No weź, idź mi stąd. Ty też zaraz zdechniesz.
Zjechać. Dobra, nie, ja nie mam czasu, żeby się bawić z kochlikami, bo... Ale fajnie, bo jak... Mówiłem już to kiedyś, nie? Że jak kochliki wygrają, to one chwikołki takie robią fajne. No, wampiry wszystkie. No nie! Nie, jak ja mam wam spuścić potworki moje? A, gnoje, hamyty. Ale dobra. Zaczynamy już atak tutaj pomału. I da się tutaj przejść jakoś? Ale mniejsza, dobra, my już tutaj zaczynamy też rozpierduchę. Ej, mana mi się kończy. Wracaj wszyscy do świątyni. Że tego nawet nie odpalę. Szybko modlić się. Potrzebujemy many. Szybko, szybko, szybko. Kurde, zatłukę was wszystkich jak leci. Tu, wszyscy tu. No właśnie. Ja mam komnaty tortur? Ach, tutaj to ta. Boże, jaki bajzel. No, i teraz tutaj zaczyna się akcja. Mam dość many, no ledwo. A to ile wymaga na odpalenie? O, 250, dobra, spoko będzie. Znowu! Srajcie się z tym kasynem, Boże, szybko rozwalcie go. Nie wiem, że mogę gadać bez sensu, ale po prostu... Nie wiem, jakiś zdekoncentrowany jest, to nie mogę się skupić na tym. No, dobra, jest dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa. Powinniście wystarczyć, żeby rozwalić te serce lochu tutaj. A wy tutaj rozwalacie? Bardzo dobrze, zaraz pierwsze będzie rozwalone. Tak, dokładnie. No i co, to teraz tutaj. Co? Zaś salę tortur. Co mówisz? Czy tak może być? Mój synu, twój brat został zarżnięty. Na moje słowo... zabójca musi teraz ponieść karę, a nasza strata musi być pomszczona. Ach, kurde. No i co, oczywiście nic teraz nie stanie, bo gość nawet nie ma już za bardzo dużo sił. Tak samo ten gościu też już nic sobie nie robi z tego. No i co, łatwizna. Zaraz to też rozpieprzymy, chociaż gdzie jest najkrótsza droga? Na lewo nie, na prawo nie. Tu też nie. No, droga. Co? No nie! Odwaliło wam! Ale nie, powaga. O, trzeci poziom wampira. Spoko. Ta bana wampirów musi być silna. Ale ruchy. Nasz umarł? Na piątym poziomie, no nie wiesz, jakie lamy. Ej, bez takich, bez takich. Nie tutaj. Chociaż tutaj gącie. Dobra, mniejsza. Boże, jaka rzeźnia. Jeszcze tego, że się nie rozwalili. A nie, serio, taki bajzel tu jest. To straszne. Ej, ten rycerz zaraz ginie jeszcze, powiedzcie. No, zwalcie to szybko. Że nie umiecie rozwalić tego, gdyby to był czarny rycerz albo anioł mroku, to by rozpieprzył to wszystko sam. A to? Co to ma być? Za beznadziejny bazie. Skasuj się tylko to i będzie dobrze. Gdzie leziesz? Gdzie leziesz? Co wy robicie? Wszystkie są unhappy, wszystko się pieprzy. O Boziu, no rozwalcie to, ale szybko. Tyle ludzi, a wy to tak długo rozwalacie. Jeszcze rycerz, no rycerz to jest taka ciapa. Taka ciota, wręcz powiedziawszy. Wprost. Tak, gościu narzeka, że ośmieliłem się zabić i jego najukochańszych synów. A teraz mam się przygotować na jakże... Nie, najbardziej okropną śmierć, więc no cóż, czekam. Mam nadzieję, że nic mnie w prawdziwym życiu nie zabije, bo może to taka gruźba, taka utajona. Ale mamy pięciu wampirów i jest zarąbiście. Zaraz strzelimy tym całym czarem do broni. Mamy zresztą w cholerę many, więc możemy sobie pozwolić nawet na wezwanie rogatego. No, dobra. Jak to się stało czarowo? Dobra, wszyscy tutaj, ale już. Ale najpierw wiecie, bo te drzwi musicie rozwalić. No, jest spoko. 1000 many na sekundę, ja! Albo na córek, czy to tam było?
A wiecie, najpierw to rozwalcie. No ba... Wampiry mi zabijają! No, rozwalcie to wszystko. A wy gdzie? Tam! No do przodu, już, już, już! Boże, co za łajzy! A ten się kręci w kółku! Aaa, czerwony ekran, znowu! Wróg też ma pułapki ogniowe, to jest niesprawiedliwe. Zaraz ją rozwalę. No nie w chochliki, tylko w pułapkę, bo to nas zabije. Dobra, nie ma pułapki, możemy nawalać dalej. Nawalać, 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 nie wstydźcie się, nie bójcie się. Ała, 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 ała! Dobra, tu już nic nie ma po drodze? No oczywiście najgorsza z możliwych pułapek, na razie trolująca, lodowa. Ach. Ale będzie dobrze, mam nadzieję. Kurde, mogę zostawić te leczenie stworów na teraz. Oni giną! 6 ochlików zginęło! Co? Aha, był ten tekst, że podłoga w lochu jest pochyła, wściekłe stwory nie mogą grać w kulki. Lubię ten tekst. A teraz będziemy walczyć u boku rogatego. Gdzie jest mój rycerz? On już zaraz ginie, bo nie mi walczyć, łajza jedna. Co to za muza? Jakiś dubstep się włączył? Dobra, srać. Wszyscy tutaj. Wszyscy tutaj. Powiedziałem wszyscy. Nawalać. Już kurde, mogłem damę jakąś opętać. O, to się nazywa muza. Adekwatna do sytuacji. Dobra, gdzie jest rogaty? Rogaty tutaj rozpierdziel na własną rękę robi. No ty debilu, spierdzielaj mi z lochu. Ale się przydał? Normalnie. Piąte koło uwozu właściwie z niego. Gdzie jest rycerz? Zginął. Nie, nie zginął jeszcze. Jakim cudem. No dobra, idźcie walczyć, idźcie, idźcie walczyć. Bo jeszcze przegrają. To są takie... Kurwa, walczyć nie potrafią, no. Co to ma być? Ludzie, walczcie, ej. Samandra, ulecie cię, zdążę. Yeah, zdążę. O, mogę to przesuwać. Ale fajnie, pierwszy raz w życiu to widzę. Ła, to można chytać normalnie. Ale bez sens! No ale idźcie tu, idźcie tu! Nie mogę żadnego czaru nawet rzucić. Szybciej to zajmuj. W ogóle pośpieszcie się! Ile można patrzeć na jakąś jatkę? Nawet jak jest w miarę ciekawa. W miarę, nie powiem, że bardzo ciekawa, ale... Trochę mi się zaczyna to nudzić. Ruchy, ruchy, walczcie, walczcie. Może byście tą pułapkę na początku rozwalili, wy durnie. To jest naprawdę żałosne. O, jak się na kostki rozpadają. Chcesz, że mnie trafisz? Nie, bata. Siema. Bum, 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 bum. Ojej, a ty gdzie uciekasz? Chodź tu. Chcesz usiąść? O, przepraszam, ustępuję tylko starszym. No i co, tak oto kończy się nasza przygoda w planszy. O ile dobrze pamiętam, kwiatek wiśni. Kwiaty wiśni, tak? Senbonzakura. No nie! Na samym końcu musiałem w to gówno wpaść! Co to za segmenty dziwne? Widzicie to? Teraz nie ma, tu takie segmenty, o. Aha, to są te tereny patrolowane przez strażnice. Nienawidzę strażnic, naprawdę. Czy tu są naprawdę wszyscy? Boże. Rozwalałem to tak długo, żeby to chochliki rozwalały. Już mi, kurde, te elfki przychodzą. No, szybko, szybko, rozwalcie te serce lochu. O, Boże, tak ponaglam. Ponaglam tylko dlatego, że mi się śpieszy do Crasha Twinsanity, bo naprawdę chciałbym zrobić z tego let's play. Dungeon już mi bokiem wychodzi tak naprawdę, ale staram się robić fajny let's play z tego. Tak, udało się. Nie wiem, co to znaczy dazed, ale konfuzjon, że skonfundowany. Smacznego. Zaiste smacznego. Wszystkie znajdźki tak dla odmiany. Udało się. No i co? Wreszcie mam jakieś drugie szykowne miejsce, chociaż i tak punktów mamy strasznie mało. Nie, szkoda. Jest to jakiś 18. Ale lepiej mi poszło niż ostatnio, jak pierwszy raz przychodziłem w tę planszę. Ale dobra. A to właściwie to... Mam najwyższy score. Tak, już dawno pobiłem ich wszystkich. Znaczy Alex Downeswell i Alex Peters. Dobra. Więc widzimy się w kolejnej planszy. Tej. No a na razie... Tak, wiem, to był taki odcinek tak na...
tak dziwnie komentowany, po prostu tak jakoś mi ostatnio nie wychodzi, no. Ale dzięki za oglądanie, łapkujcie, trzymajcie się i cześć!